Cześć, dzisiaj na kanale recenzja piłki prosto z Francji, czyli Electric Ball od Footstyle. Rzucam pierwsze gorące pytanie na początek. Czy to jest najlepsza premiera minionego roku? Jeśli chcecie znać odpowiedź na to pytanie, poczekajcie do końca recenzji, ale obiecuję Wam, że trochę niespodzianek tutaj będzie. Piłka z Francji. Grają nią takie osoby oczywiście jak Jordan, jak Mathieu, jak jeszcze ten młody zawodnik. Jak on się nazywał, ten młody zawodnik? Dupin? Nie, ten młody, mały taki, co wymiata. No i jeszcze inni członkowie... Lublin. Jeszcze Lubin. O tak, Lublin. jeszcze pewne miasto spod Wrocławia. Harata właśnie tą piłką. Piłka Electric Ball na waszych ekranach. Dzisiaj ją rozpracujemy. Piłkę otrzymujemy w takiej prostej formie. Nie ma tutaj żadnej tekturki, jak w przypadku meczówek. Albo piłki od For Freestyle. Niestety jest ona też zgnieciona w ten sposób, żeby na pewno zaoszczędzić miejsce na transporcie. Czy jest to dobry zabieg? Myślę, że każdy by wolał jednak, nie wiem, 5 euro więcej zapłacić, ale żeby ona była okrągła. Bo jak zobaczycie, w przypadku drugiej piłki po napompowaniu jest ona niestety pomarszczona. Okej, nie dostajemy żadnego kartonika do niej, ale mamy coś takiego. Niestety jeszcze nie zdiagnozowałem, co to. Wygląda to najprawdopodobniej na prasowankę. Czyli możecie sobie przyczepić do jakiejś swojej koszulki. No i mieć na sobie logo od Footstyle. Ja tych piłek nie zamawiałem, zamówił je Filip. No i pierwsza sprawa, no bo oczywiście był okres świąteczny, więc nie miałem okazji, żeby spotkać się, żeby je zobaczyć, żeby je przetestować. Więc pierwsze informacje otrzymałem drogą telefoniczną. I tutaj Filip miał ogromny problem, żeby opowiedzieć mi cokolwiek o tej piłce, ponieważ cytując, stwierdził, że czegoś takiego jeszcze nie było, że nie było jeszcze piłki na tyle zbliżonej do tej, żeby można było dać jakieś porównania. No i to już mnie zaintrygowało. Filip coś powiedział o tym, że przypomina tachikarę. Ja od razu powiedziałem, jak może przypominać tachikarę, jeśli tachikara się tak mocno odbija, a ta piłka właśnie, tutaj jest pierwsza ciekawa rzecz, odbija się bardzo słabo. To jest coś pomiędzy piłką meczową, a piłką Monta Street Mesh, czyli ta dętka, która obniża właśnie trochę to odbicie piłki. I to jest moje pierwsze pytanie bardziej do twórców. Co im się działo w głowach, żeby zrobić piłkę, która nie będzie się prawie odbijała? Czy to jest dobrze, czy to jest źle? No i tutaj już mamy rozbieżne głosy. Moim zdaniem może to oczywiście mieć swoje wady, ale i zalety. Wady na przykład takie, że nie ma opcji, żebyście grali sztuczki takie jak wielu Japończyków, czyli z odbijaniem piłki o ziemię, czyli wszystkie jakieś uderzenia
o podłoże odpadają. Następna sprawa, jeśli odbicie jest słabe, to przekłada się to na trochę lepszą kontrolę piłki. I tutaj to jest dobry plus. Może to jest piłka dla tych, którzy czasami mają problem z tym, żeby na przykład gasić ją z wysokich pułapów, kiedy piłka gdzieś na przykład leci do góry, a my musimy ją zgasić na apera czy to na nogę. W takich sytuacjach jak najbardziej spoko. Więc tutaj po prostu trzeba patrzeć na dwie strony medalu. Albo orzeł, albo reszka, w zależności od tego, czy jesteście bardziej orłowi, czy bardziej reszkowi. Ta piłka może wam bardziej przypasować, no albo bardziej wam szkodzić. Pierwsze, co rzuca się w oczy na pewno, to design. Piłka nazywa się Electric Ball, więc myślę, że design też jakoś nawiązuje w tym kierunku. W mojej opinii wygląda super. Prezentuje się znakomicie, myślę, że to jest właśnie taka piłka dla freestylera, czyli coś innego, nie jakaś piłka meczowa, tylko właśnie taka piłka, o którą ludzie mogą pytać, czy to jest specjalna piłka do freestylu, a ty powiesz z dumą, tak, to jest specjalna piłka do freestylu. I bo to od razu widać z daleka. Super, ale kolejna sprawa z designem to są napisy, jakieś bzdety, które ludzie wypisują na piłkach i tutaj na tej piłce jest tego mało. Minimalizm to jest coś, co bardzo szanuję. W tym wypadku mamy link do strony, czyli www.foodstyle-shop.com. Super, mamy także krótki napis kick it or trick it, ponieważ Foodstyle to jest strona na YouTubie, strona internetowa. I oni zajmują się takimi poradnikami na granicy piłki nożnej. Czyli to jest piłka właśnie, żeby trafić do szerokiego grona odbiorców. Czyli i dla piłkarzy, i dla freestylerów. Czyli po prostu chcieli, wiecie, taki chwyt marketingowy, ale właśnie taka rymowanka kick it or trick it jest bardzo ciekawym zabiegiem i nie razi w oczy, nie rzuca się w oczy za bardzo, przez to, że kolory tych napisów bardzo dobrze zlewają się z piłką i po prostu trzeba się przypatrzeć, żeby to zauważyć. Rozmiar tej piłki to standardowa piątka, czyli jak w przypadku meczówek albo kontrola odpor freestyle. Wagę tej piłki macie podaną właśnie na ekranie. No i teraz może pierwsze wrażenia po napompowaniu. Piłka wydaje się być dość twarda, to na pewno. Wydaje taki pusty dźwięk, jak w przypadku piłki do kosza. Z tym mi się na pewno skojarzyło. Nie wiem, jak jest z odbijaniem w przypadku Monty Street Match, bo dawno jej nie używałem, ale może być coś pomiędzy zwykłą meczówką, a właśnie Street Match. Pierwszy trening z tą piłką zaliczyłem do udanych. Byłem mile zaskoczony, bo myślałem, że będzie problem z lowerem. Ze względu właśnie na to odbicie, zrobiłem tam nawet jakieś enteki, dużo basiców i daję radę, można grać. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten grip, bo ten grip miał być największą zaletą tej piłki. Według mnie po wrzuceniu sobie piłki na apera można napotkać pewne problemy. Co mam tutaj na myśli? Chodzi o to, że kiedy jesteśmy dobrze rozgrzani, to jak dobrze wiemy, przy aperze piłka bardzo fajnie okleja się wokół naszej głowy i po prostu bardzo dobrze jesteśmy w stanie nią manipulować wtedy właśnie w tym stylu. Jeśli chodzi o piłkę Foodstyle, ona działa no troszkę sprzecznie z tymi założeniami, no bo piłka, która jest promowana jako bardzo przyczepna, w tym aperze na tym ciele się ślizgała. Ja miałem problem z kontrolą i potrzebowałem jakichś dobrych 20-30 minut, żeby przyzwyczaić się na tyle, żeby móc kręcić jakieś tam rollery czy jakieś takie nieco bardziej skomplikowane triki aperowe. Więc tutaj ten grip również jest dosyć dziwny, dosyć problematyczny momentami. Jednak wydaje mi się, że to jest także, jak już wspominałem, kwestia przyzwyczajenia. Więc wydaje mi się, że z czasem, z praktyką, w miarę korzystania z tej piłki po prostu będziemy w stanie uwolnić jej pełen potencjał właśnie w tym aspekcie gripowatości. Na koniec dodam, że myślę, że na pewno warto mieć taką piłkę w swojej kolekcji. Piłka na pewno warta uwagi, a ja za waszą uwagę dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. We'll be right back.